Siemanko, siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Ja jestem oczywiście Royal Go i zapraszam was do rozpoczęcia razem ze mną nowej serii pod tytułem Battlefield 1. Oczywiście Battlefield 1 to kolejna pełnoprawna odsłona jednej z najpopularniejszych serii pierwszoosobowych strzelanin, ukierunkowanych na zabawę głównie w trybie multiplayer. Moi drodzy, jak zwykle oczywiście dzisiejsze tytuły w dzisiejszych czasach głównie właśnie opierają się na tych multiplayerach, w których jest mnóstwo świetnej zabawy i mnóstwo pięknych historii powstaje. W każdym razie Battlefield 1 wyszedł 21 października, czyli w piątek. Przedwczesny dostęp był możliwy 18 października. Oczywiście cykl zadebiutował w 2000... Cały cykl tej serii zadebiutował w 2002 roku i nazywał się Battlefield 1942. Oczywiście doczekał się czterech kolejnych odsłon, aż w końcu mamy oto tego pięknego Battlefield 1, który znowu przenosi nas, moi kochani, do pierwszej wojny światowej, czyli to, na co wszyscy tak naprawdę czekali. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja osobiście na samym początku byłem dosyć zdystansowanie nastawiony do tego Battlefielda, gdy ujrzałem pierwszy trailer tego tytułu, ale z czasem, im więcej widziałem szczegółów, im więcej ludzie mówili o tym, coraz bardziej zaczynało mi się podobać, aż w końcu przyszedł mi do własnych rąk, moi drodzy. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jestem strasznie podekscytowany tym faktem, że mam tego Battlefielda i nie mogę się już doczekać, aż zaczniemy oczywiście grę. Jak sugeruje oczywiście tytuł, Battlefield 1 przynosi nas zupełnie nowe dla tej serii czasy, no bo przypominam wam, że ostatnie Battlefieldy były w czasach teraźniejszych. No i jak sami widzicie, niezwykle rzadko wykorzystywane przez twórców gier wideo w dzisiejszych czasach. Fabuła okazuje nam globalny konflikt z perspektywy kilku niezależnych bohaterów. Jest to następna bardzo fajna opcja, którą tutaj twórcy dodali. Bardzo mnie to, nie wiem, zajarało, że cała historia jest pokazana właśnie z perspektywy kilku osób, które brały udział w tej wojnie. Moi drodzy, oczywiście, tak jak wspominałem, no głównie tutaj chodzi o multiplayer, ale kampania, z tego co słyszałem, naprawdę też jest dobra, więc warto poświęcić trochę czasu, tak jak mówię, na tą kampanię, a multiplayerem oczywiście zajmiemy się później. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, myślę, że warto zaczynać, bo szkoda czasu na żmudne gadanie. Ja osobiście oczywiście sobie przeszedłem tutaj kilka misji, raptem jedną misję przeszedłem tak naprawdę i powiem wam, że robi robotę. Jestem zdecydowanie na tak, chociaż przeszedłem tak naprawdę pierwszą misję, więc ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie na mnie czekać coś więcej, ale myślę, że to jest raczej pewne. Dobra, wybieramy kampanię i jak sami widzicie, mamy ukończone powieści tylko jedną, wpisy do kodeksu 2. Nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodzi w tych wpisach do kodeksu, ale skupmy się na pierwszej misji, która w ogóle rozpoczyna naszą zabawę z Battlefieldem 1. Whisper
Wow, no jesteśmy, moi drodzy, na linii frontu i naprawdę jest to demotywujące, gdy widzisz, że twoje szanse na przeżycie są naprawdę minimalne. Skupmy się, żeby przeżyć jak najdłużej. Może jest możliwość po prostu odparcia tego ataku, aczkolwiek wątpię, ponieważ już przechodziłem tą misję na kilka sposobów, ale oczywiście nie będę wam spoilerował. Zobaczcie sami, co tutaj może się przytrafić. Oj, piękna bubówka, druga i trzecia. Triple headshot. Dobra, udało się. Spadajmy tutaj, sprawę jak wygląda, bo widzę, że moja kampania niestety ma dosyć duże problemy z odbieraniem tych ataków. Ktoś tam chyba używa jakiejś ciężkiej artylerii bojowej. Bardzo mnie zastanawia, jak tutaj się gra w trybie multiplayera. Już szczerze mówiąc nie mogę doczekać, aż przejdziemy całą fabułę. Ja już wam pokażę całą tą zabawę multiplayerową. Cholera, mamy problem. Ja się cofam, bo niestety tutaj nie mamy miejsca na żaden błąd. Próbujemy, ale to nie jest możliwe. Niestety jest ich zbyt dużo. Kapitanie, mamy problem. Kapitanie, ja umieram. Co mam zrobić? Granat, może to pomoże. Zabiję jeszcze chociaż kilku pacjentów, żeby nie było, że nic nie zrobiłem na wojnie. Ach. Przybyliśmy tu z całego świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą. Uwierzcie. Wow. Teraz mamy naprawdę do czynienia z dosyć potężnym sprzętem. Jest to minigun jakiś. W bunkrze, z tego co widzę, chyba. Aczkolwiek nie, to chyba jest zwykły, najzwyklejszy budynek. Oczywiście musimy postarać się o to, żeby odeprzeć atak nieprzyjaciół. Nie jest to proste, bo jest ich naprawdę dosyć dużo. Ale postaram się. Och. Co ty tu, kolego, robisz? Nie wiem, z kim my gramy, czy z jakimś przeciwko jakimś szwabą, czy któż to jest. Chyba z każdej strony obrywamy. Nie wiem, szczerze mówiąc, co on tutaj chciał zademonstrować nam. Jestem ciekaw, czy w ogóle uda nam się go rozwalić jakoś, aczkolwiek szczerze mówiąc, chyba wątpię w to. Jest! Patrzcie! Było wow! Niestety nie udało się, moi kochani. Od drugiej strony nas zaszli. Nowe maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. Cóż to za spadek FPS-ów był, kurde. Jestem ciekaw, czy to wina mojego komputera, czy po prostu wina gry, bo jak sami widzicie, no teraz normalnie to wygląda. Szczerze mówiąc, niepokoi mnie to, ale jestem dobrej nadziei. I oczywiście mam nadzieję, że to tylko wina gry, bo bardzo bym się wkurzył, jeżeli
Byłaby to wina mojego komputera. Dobra, wykurz mi ich stąd. Do ataku! To chyba wszyscy. Zdecydowanie nie. Nie ma takiej opcji. Musimy pokazać im, kto tutaj rządzi i z kim zadarli. Rozstrzelamy ich jak psu. To miejsce jest bardzo podobne do miejsca, w którym przed sekundą byliśmy, jako pierwsza postać. Ale podejrzewam, że mimo wszystko to chyba nie to, bo prawda jest taka, że te miejsca wyglądają bardzo podobnie do siebie. No nie. Dobra, jesteśmy skazani na kierowcy. Więc nie mamy za bardzo tutaj pola do popisu. Co najwyżej możemy użyć swojego magicznego działka. Dobry. Tamten. Super, wow, no jestem pod wrażeniem. Naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Kiedy ta postać, przed chwilą ten wróg, jak sami widzicie, leżał tutaj, oglądał się, coś próbował znaleźć, nie wiem co. Bomba, naprawdę. Taki młody. Ja pierniczę, 22 lata miał, tak? Tam nie wiem, 94 był czy 96? Zamiast przygody znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. Wow, musieliśmy założyć maski gazowe. Próbują nas wykurzyć gazem, ale myślę, że to się nie uda. Nie ma takiej opcji. Nasi bohaterzy są zbyt twardzi, żeby odpuścić. Wow. Strasznie dziwna broń, szczerze mówiąc. Powiem wam, że dosyć konkretny ma odrzut, jak sami zauważyliście. Dobra, tutaj... Myślałem, że mnie nie chciał wyeliminować, ale na szczęście obeszło się bez eliminacji Gordiego. Fuck. Naprawdę, to wow, to chyba będziecie słyszeć co 5 sekund tutaj w tym tytule, bo jestem wręcz podniecony tym, co tutaj widzę, naprawdę. Dziwnie mi to mówić, ale taka jest prawda, moi drodzy. Jeszcze tutaj widzę, że próbuje ktoś przejść na naszą linię. Powiem wam, że właśnie chciałem powiedzieć, że naprawdę długo się trzymamy, ale to chyba nie było możliwe, żebyśmy się utrzymali jeszcze dłużej. Wow. Gdzie ja jestem? Czy ja zostałem sam tutaj? Użyjmy granatu, może on nas uratuje chociaż. Ciach. To było dobre, naprawdę. Ten przeciwnik, który mnie tutaj potraktował tą łopatą. Atakują oni.
atakujemy my. Co jakiś czas spychamy ich tak, że spoza czarnej rozpaczy przebłyskuje normalny świat. Prawie na wyciągnięcie ręki. Wojna jest naszym światem, a świat jest wojną, ale za każdym celownikiem kryje się człowiek. My, ludzie pełni płonnych nadziei, ludzie honoru i zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend, skazani na zapomnienie. My, rycerze niebios, duchy pustyni i szczury w błocie. Takie są nasze historie. A każda historia jest inna. Super to wygląda, naprawdę. Jej, bardzo chciałbym podziękować twórcom za to, że zrobili coś takiego w Battlefieldzie. Że postanowili właśnie wybrać kilka osób, które się oczywiście zmienimy. Dobra, moi drodzy, błoto i krew, lecimy dalej. Mój dziadek, weteran wojny secesyjnej, nauczył mnie walczyć o przetrwanie. Jednak na to, co zobaczyłem, nie mógł mnie przygotować. Nowe machiny wojenne, takie jak czołgi, potrafiły w ciągu jednej nocy odwrócić losy całej bitwy. Na szczęście większość z nich należała do nas. Większość. No i to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o wypowiedź naszego bohatera. Chodź no, przegapij zabawę. Świeżych skarpet, chłopaki! Pokażcie mi! Odda! Przeglądałem twoje papiery. Bez obaw, spełnię swój obowiązek wobec ojczyzny. Słuchaj, jazda w przód, jazda w tył. Tylko tego od ciebie wymagam. Zabierz parę i poznaj dużą bez. Kobietę twoich snów. Znalazłem nam nowego kierowcę. Fuck! Hej, hola, nie, bez przekleństw. Ona bardzo tego nie lubi. Finch, Edwards. Nie robiłeś tego. Niby czego nie robiłem? Nie wtrącaj się, McManus. Nie przejmuj się. Ona nie da ci zginąć, he? Dobra, chłopcy. Przed nami bitwa. Są rozkazy. Mamy przełamać niemieckie linie, niszcząc pozycję artylerii. Przy okazji. Finch? Tak jest. Thank you.
wina, kobiet i śpiewu. Czyli się zabawicie. Melduję gotowo! Jest! Ty potrafisz tym jeździć czy nie? Spokój, Magmanus. I pamiętajcie, róbcie swoje. Dbajcie o siebie. A duża bez zadba o was. Niech Bóg się nad nami zlituje. Przejdziemy przez to razem, co Edwards? Jasne. Kierowca, cała naprzód! Dobra. Ten przeklęty ptaki nie! Wierzy się, Magmanus! Ptaki się bierzą! Obrywam mu wszystkie pióra stąd! Spokojnie! Ten gołąb może ci ocalić życie! To nasz jedyny środek łączności! Jak się trzymasz, Edwards? Dobrze! Zaczynam łapać, o co w tym chodzi! Kim byłeś w cywilu? Prowadziłem! Auto! Byłem szoferem! Stać! Zatrzymać się! Piechota pójdzie na pierwszy gwizdek. My za nią. Matko Boska, widzieliście kiedy coś takiego? Niestety, tak. Słuchajcie, mamy zniszczyć działa obok wiatraka. Okej, okay, rozumiem. Czyli wcieliśmy się w kierowcę czołga, który musi skupić się głównie na tym, żeby oczywiście odeprzeć linię, odeprzeć atak wroga. Raczej nie, no może nie tyle co atak, bo atakujemy to aktualnie my. Widzisz ten czołg, Edwards? Żebyśmy nie utknęli. Zobaczcie, co wojna zrobiła z ludźmi i co wojna zrobiła w ogóle z całym terytorium, ze wszystkim co tutaj jest. Dobra, musieliśmy sobie naprawić naszą maszynę, bo oczywiście uległa ona małemu zniszczeniu, ale nie było to zniszczenie takie, którego nie dałoby się oczywiście naprawić. Zwolniliśmy! Finch, co się dzieje? Silnik w porządku! To wina błota! Aha, rozumiem, czyli jeżeli jedziemy w błoto, to najzwyczajniej zwalniamy. Jedź, żebyśmy mieli te działa na linii strzału. Działa wykroszą całą naszą jednostkę! Patrzcie, skąd strzelają i dajcie im popalić! Słuchajcie, tutaj musimy zapakować. Oj! Cóż za niecelny strzał. Co w tym budynek mam walić? Wiatrak? Nie ma problemu. Dobra, ktoś jeszcze? Chyba już nie. A, tutaj jeszcze są jacyś nieprzyjaciele. Ale go rozjechaliśmy. Tu się zatrzymamy i zlikwidujemy. Dobra, niemieckie działa znajdują się tam, z tego co widzę. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pocisk. Oj, granat. Że pocisk opada, tak jak to w każdej broni i w każdym dziale wypada, tak też pocisk sobie opada. No, to jest mniej broń, musimy się rozprawić tutaj z wrogami. Chłopaki, uważajcie, bo tutaj jesteśmy zasypywani niestety dużą ilością granatów, ale z tego co widzę zrezygnowali, więc bardzo mnie to cieszy. Pozbędziemy się bunkru, bo oczywiście może ktoś tam się zaczaić, a raczej nie chcielibyśmy tego. No, mówiłem. Jesteśmy nie do pobicia! Dobra robota! Teraz opanujemy następną linię okopów. Dobra, troszeczkę za daleko. Zejdźmy w takim razie niżej. No i dostał. Super. Ktoś jeszcze? Tutaj widzę jakieś działko. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy ono jest zniszczone, czy nie. Tak, zniszczone jest, więc nie musimy się nim przejmować. Nikt nam oczywiście nie zrobi krzywdy, jeżeli chodzi o tamto działko.
Dobra, tutaj. Już mamy cel, którego właśnie się pozbyliśmy. O nie! Tak się nie bawimy, kolego. Dobra, przebijmy się w takim razie na drugą stronę. Naprawdę ten czołg jest nie dość, że dosyć dziwny pod względem wyglądu, to oczywiście jest takim masakratorem, że przejeżdża przez wszystko, co stanie mu na drodze. Nie ma mocnych na niego, zdecydowanie. Tam ktoś, widzę, biega. To chyba nasi. Aj, zbyt wysoko. No i co jest? Dobra, udało się. Wyszukajmy w takim razie następnego celu, który znajduje się tutaj. No, dziwne, żeby nie. Okej, dokończmy sobie naprawianie, bo nie chciałbym oczywiście zginąć w tej bitwie, w tej wojnie. No i podczas jazdy to raczej ciężko będzie się celować. Aczkolwiek jest to oczywiście do zrobienia, ale przy takich wybojach, jakie tutaj są, to jest to dosyć trudne. Uła! Ale go podciąłem. Dobra, rozprawmy się z nim. Tam widzę, ktoś próbuje jakichś dziwnych, magicznych karabiny używać, ale oczywiście ja mu na to nie pozwolę. Nie będziesz moich tutaj wyniszczał, gnoju jeden. Słuchajcie, C? Gdzie jest C? Bo nie za bardzo rozumiem. To chyba... A, to jest to. Na to chodziło. I swoją drogą to są szkopy, moi drodzy, jak sami słyszeliście, więc... Dobra. Ach, myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie pod względem eliminacji. Au. Strasznie obrywamy. Jeszcze gdzieś coś jest. Tutaj. Dobra, to chyba wszyscy. Fajnie to wygląda, bo nawet... O nie! Nawet w multiplayer, nawet w zwykłym singlu to przejmowanie tak wygląda tak jak w multiplayerze, tym bardziej, że mam jakiś tam, jak sami widzicie, punkt C, który dopełnia się tak jakby, który z czasem jest coraz bardziej zapełniany pod względem oczywiście tego celu. A ich, ile ich tam się namnożyło. Dobra, to chyba wszyscy. Ale ich tam zawitam. Ojej. Dobra, trzeba naprawić nasz sprzęt, bo niestety... Oj tak. Sam widzieliście, zaczął on się dymić. Na pewno! Bidulku. Dobra, już naprawiona. Nie pyskuj tam. Straciliśmy naszego kompana i mam nadzieję, że oczywiście pomścimy jego śmierć.
Wrzyliśmy między siebie i Jonasza i nic nie żyje! McManus, opanuj się! Kierowca, kierunek wioska, to tam czai się artyleria! Jej, biedny Finch, naprawdę jest mi go bardzo szkoda. Wydawał się naprawdę bardzo dobrą chłopaczyną. Myślę, że był dosyć młody, przynajmniej można to byłoby wnioskować po jego wyglądzie. Ale moi kochani... Oj, kichnęło się. Moi kochani, prawda jest taka, że no... To była wojna i tutaj niestety nie było wyboru. Nawet młodzi ludzie, tacy jak my, musieli po prostu nadzwyczajnie iść na tą wojnę, iść na pewną śmierć, inaczej nie mieli zbyt dużego wyboru. Moje gratulacje, lecimy dalej w takim razie. Ale mu rozpierniczę tą chałupkę. Nie ma opcji. Nie przeżyjesz, gościu. Tutaj widziałem, ktoś się zaczaił, ale... Oj, oj. Kto strzela? Kto strzela? Ty strzelasz, okej. Po bólu. Z tego co widzę, są jeszcze dwa inne działa, które musimy wykończyć. Aha, i co? Nagle każdy olśnienia dostał i każdy się chowa, tak? Jeżeli wyjąłem karabin, no super. Szkoda, że nie byliście tacy mocni przed chwilą. Aha. Tutaj było jedno i tam jedno. Ciekawe. Myślę, że ucieczka to raczej wam nic nie da, moi drodzy. Co, ja muszę to rozwalić? Tak, artyleria zniszczona. Naprawmy w takim razie naszą maszynę. O nie, chyba nie naprawimy. Skąd on strzela? Tam. Dobra, udało się. Zaraz pojedziemy, chwileczkę, moi drodzy, tylko niestety muszę naprawić na sprzęcie, bo zaraz staniemy tak jak ostatnio i niestety będzie to dosyć ryzykowne naprawiać pojazd pod ostrzałem. Dobra, tyle wystarczy. Poza tym to jest już full, więc weźmy w takim razie przed siebie. Dobra, pozbyliśmy się ich. Oho. Dobra, przeciwny. Dokładnie, to chciałem powiedzieć, ale przy naszej maszynie jest to naprawdę bardzo mały piździk, który raczej nie zrobi nam dużej krzywdy. Aczkolwiek jeżeli będziemy strzelać tak jak teraz strzelamy, to możemy się troszeczkę przeliczyć. Dlatego oczywiście byśmy nie chcieli. Nasze uszkodzenia zaczynają wzrastać. Ale oczywiście wrogi czołg został wyeliminowany. Aha, bo tutaj jest jeszcze jedna artyleria, której oczywiście musimy się pozbyć. Dobra, buchnie? Buchnie. No, to mi się podoba. To też zniszczymy, bo oczywiście nie chciałbym, żeby jakiś przeciwnik podszedł do tego działa i próbował nas wygonić stąd. Zobaczcie, jak w ogóle tereny się zmieniły. Wcześniej były takie, tak jak sama nazwa mówiła, błoto, tak? Jakieś budynki poniszczone. A teraz nagle zieleń, moi kochani, jakieś wiatraki, domki. Typowa wioska, no. Ale strasznie tutaj widzę, szkopy się zbunkrowały. No zobaczcie, słuchajcie, ile tutaj jest zasięg, ile wszystkiego. Tak nie może być i tak na pewno nie będzie. Postarajmy się temu zapobiec. Nie wiem, czy widzieliście, ale ktoś tam próbował uciec z tego działka. W każdym razie najważniejsze jest to, że
wyeliminowaliśmy je. Kierowco, do boju! Do boju! To już po was. To musiało boleć. Super! Widzieliście tego gościa po lewo? Dobrze to zrobił. Naciskajcie ich, chłopaki! Ta pozycja zaraz będzie nasza! Ta pozycja już jest nasza. Dobra, zadanie wykonane. O, z miłą chęcią. Drzewko się przewróci? Nie, przewróci się. Już myślałem, że się przewróci. Co to było? Czy to był samolot? Chyba tak. Ale lot. Naprawdę widać, że w tym tytule dzieje się bardzo dużo rzeczy. Tu gdzieś coś spada, tu coś się dzieje. Super, no jestem, jak wam mówiłem już nie raz, bardzo zadowolony z tego tytułu i śmiem twierdzić, że to jest chyba jedna z lepszych gier roku. Dobra, wykończmy go. Otóż to. A ty gdzie biegniesz? Chyba strony cię pomyliły. Z miłą chęcią. Oj, jaramy się. Musimy temu zapobiec. Nie. Tylko nas nie wykończcie. Nie chcę tego. Dobra, na spokojnie. Mam nadzieję, że nasi kompani nam tutaj pomogą. Dobra, mamy już naprawione 66%, 87%, więc to jest ostatnia naprawa i lecimy dalej. Jak sami widzicie, jeszcze żaden z naszych żołnierzy nie poniósł tutaj klęski, więc jest dobrze. A, tu się schowałeś. To był twój błąd, gościu, naprawdę. Jeden strzał, poszedł spać. Cholera, to błoto. Wow, ile tutaj się tego nazbierało. Jedziemy pod kątem. Ja nie wiem, jak ci żołnierze tutaj mają zamiar się przebić przez te błoto. To raczej będzie nie do wykonania, no ale... Jeżeli oni uważają, że jest to do zrobienia, to żaden problem. Czekali na nas! O nie! Nie ma przeciwności! Odepchnijmy ich, chłopaki! Zostawcie bez przeciwności! Przeciwności nie baruje! Chodźcie! No chodźcie! Tak jest! Come on! Proszę, ale wszystkich chcesz nas pozabijać! Jej, to jest niesamowite, ale się...
Dostarcz wiadomość do sztabu. Zobaczcie, kim my lecimy. Lecimy gołębiem. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Znaczy pięknie, jak można nazwać pierwszą wojnę światową pięknym. No to piękne to raczej nie jest, ale niesamowicie wyglądają tutaj te widoki, to spustoszenie i naprawdę można sobie wziąć to do serca. Wszyscy ludzie, którzy tutaj w tych czasach próbują wykonać jakieś konflikty, powinni sobie zagrać w ten tytuł i uświadomić sobie kilka ważnych spraw. Naprawdę, każdy jest człowiekiem i wydaje mi się, że nie każdy zasługuje na wojnę. Dobra, czekajcie, bo zaczynam tracić panowanie nad moim gołąbkiem. Jej, chyba w żadnym tytule nie miałem okazji grać gołębiem. Gołąb pocztowy! Uwaga! Rozkaz z pola walki. Do tamce! Zadanie ogniowe! 4, jest po 4, 2, 3! Ślepe rozkazy i przypadek. Co raz pierwszy pośród drogi. Rozciągnij swój jezor, MacManus. Tak jest. Edwards, odpalaj. To przewód, panie Bogu. Proszę cię, bez, przestańcie! Już dobrze. Będziesz tam stać jak ten kołek! Szlak. Przed nami mgła. Nie widać dalej niż na 20 metrów. Przebijemy się. Edwards, ja będę kierować. Ty sprawdzaj teren. Nie zgrywaj bohatera, chłopcze. Rób swoje. Edwards, postaraj się, żebyśmy wyszli... Dobra, moi drodzy, niestety czas nam się skończył. Mam nadzieję oczywiście, że odcinek wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Pokażcie, że jesteście zainteresowani tą serią. Ja teraz spadam, więc trzymajcie się. Siemanko.